Jestem ponownie. Moi drodzy, Berezino nam zostaje tylko. Mam fajną rzecz. A właściwie to mam historię sprzed minuty. Wbiegłem dynamicznie do toalety. Załatwiłem się. Jedyneczka oczywiście, żeby nie było przypału. Załatwiłem się, była jedyneczka. I obcinarka do paznokci wpadła mi do kibla. Dalej nie będę opowiadał. No, ale mam też gorący kubek. Żurek z grzankami. Moi drodzy. Bez dodatku konserwantów, prawdziwy. Pokazuję, reklama. Żurek. Czosnek na nim jest, boczek. Bez dodatku konserwantów, zaraz wam opowiem wszystko. Gorący kubek Knorr nie wymaga dodawania konserwatów, ponieważ powstaje z najwyższej jakości suszonych warzyw, przypraw oraz innych suchych składników. To super. Ekstrakt drożdżowy, mąka pszenna, cukier, czosnek, majeranek. Nieźle. A, się gęsty zrobił już ten żurek, już czuję, że prawdziwy żureczek będzie. Czy nasza przygoda będzie teraz prawdziwa, taka jak ostatnio? Teraz nasza postać jakaś taka lepsza jest. No, jakaś murzynka była wcześniej. Ogólnie uważajcie, jak trzymacie coś nad kiblem, bo wam może wpaść. Mały magnes na linijkę i to wyciągnę. No nie miałem czasu akurat na mały magnes na linijce. Żurek 1%. Żulek, czemu mój żurek nazywa cię żulkiem? Prawdziwie gęsty. Ja muszę poczekać, aż trochę wystygnie, bo będę siorbał go. A nie chcę siorbać wam tutaj. Kurde, tam na południu było tyle lutu. Tyle skarbów, a myśmy musieli na północy wylądować. Ale jak tam był taki lód, to wchodzę do tego domku i kurde, znajduję tu wszystko w nim. Założycie, że na północy nic nie ma. No jasne, kurde, już tu wszystko przeszukał. Zawsze to samo. Japońskiego, Karol, chyba chińskiego. Jakakolwiek gra do 10 euro, ale co, jakakolwiek? No nie wiem, ja lubię na przykład Rimworlda pograć, FTL. Rimworlda i FTL bym polecił, to są niezłe gry. Sady jabłkowy. Pamiętacie, jak żeśmy jabłka zbierali z Izakiem i ze Żmijem? Ja jak byłem mały, to skarpetkę wyrzuciłem do klopa zamiast do kosza na pranie. Ale chociaż było czysto akurat. Aha. No, można i tak, to wtedy jesteście bezpieczni. Jak się nazywał to, co Izak używał głosu? No nie wiem, chyba Iwona. Iwona, myślę.
Pyszna ten żurek. Marzenia się spełniają. Tylko gorący. Czy gram sam? Tak, gram sam. Jak gram sam, to jest luzik, nawet jak mnie typy zabiją. Szkoda, że mnie tak zabili. Fajnie, że kogoś spotkałem, nie? To mi dało nadzieję, że jeszcze mogę kogoś spotkać w tej grze. Szkoda tylko, że w takich okolicznościach, no. Aż mi oczy zaszły, kurde, szczęściem, jak się napiłem tego żurku. No i jesteśmy na budowie. Teraz to się będzie działo, patrzcie na to. Jep, nic nie ma. Jep, tu też nic. Wow. I biegamy na piętro i nic po prostu. A nie, czekajcie, coś jest. Kurde, złoty kastet. Mamy kastet w łapie. Nasza postać trochę głodna jest. Spadliśmy trochę ze schodów. So, co byś zrobił, gdyby teraz nagle wybuchła wojna z ruskimi? Teorie to ty masz, ale co w realu byś zrobił, jakbyś kałacha na ulicy znalazł? Nie wiem, schowałbym go do ulicy. Co miał zrobić? Plecak znalazłem. Wojna z ruskimi to nie apokalipsa zombie, nie? Jeszcze wejdziemy na górę. O! Motyka. Nie wiem, co lepsze, kastet czy motyka? Kastet można mieć chyba razem z motyką, co? Dobre. Inwar mówi, że nam dasz znać, jak będzie trzeba uciekać, bo mieszkasz przy ruskich. Nie wiem, czy bym uwierzył. Dobra, gdzie ja mam teraz iść? Pójdę tam na szpital, sklepy i tak dalej, ale... Czy cokolwiek z tego będę miał? Tylko wezmę do plecaka, wiecie? A mam go otworzyć jakoś, ten teleskop baton? Bo nie rozumiem. Mam go w ręce, ale on nie jest... to jest kij teleskopowy, ale się coś nie wysunął. Dobra. Kaliningrad? No mówi mi to coś. Nie morfiną, tylko bandażami. Ale co? Karol, wyśle mi pocztówkę ze Szwecji, jak się wojna zacznie. Ja mieszkam na Śląsku, to mogę wam wysłać z tego, nie wiem skąd. Pocztówkę z Czech. Z Czech bym wam pocztówkę wysłał. Dobra, jesteśmy blisko, kurde, strefy, gdzie można kogoś spotkać. Czy będzie nam to dane? Kto wie?
No, amunicja do czegoś. Nic tu chyba nie ma więcej. O! Puszka czegoś. Uuu, śrubokrętem żeśmy otworzyli na 95% bez wylania. Dobrze nam poszło. Sushibo, grasz na nowym polskim serwerze, na którym gra jogurt? Nie. Jest taki serwer? Co to leży na... czapka. Zakładam czapkę, zajebiście, kucyk wystaje. Nie mam pytań. Czemu nie mogę pić wody ze studni? Co? What the f... Czemu się nie da pić wody ze studni? O kurde. No to ładnie zepsuli grę. Co to było za dźwięk jakiś taki, bulgoczący? Kioski zostawili. Szkoda tylko, że ta gorąca zupka taka, znaczy... Ten gorący... Właśnie, to jest kurde gorący kubek. To jest przecież gorący kubek, chciałem powiedzieć. Szkoda, że ten gorący kubek taki gorący. I... No i co mogę teraz powiedzieć? No już nic nie powiem, lepiej nie, nic nie dodam. Pamiętam jak to pomieszczenie odkryłem, że te drzwi się otwierają. W życiu do niego nie wchodziłem. Chyba 100 godzin w Daisy przegrałem, zanim się skapnąłem, że to jedne drzwi się jeszcze dodatkowo otwierają. Czemu tu nic nie ma w tym szpitalu? Każdy tu pewnie zagląda. Była tam jakaś fiolka jedna. O, spodnie paramedyczne. Czekajcie. Hehehe. Jestem medykiem teraz. Widzicie to? Czekajcie, bo na dnie boczek został. Prawdziwy. W całej tej zupce jest chyba pół grama boczku i zawsze zostaje na dnie. Zombie jeszcze nie dodali, ale co, martwimy się? Kurde, cieszmy się. Jeszcze by mi brakowało, żeby mnie zombie zjadły. Ale mi ten baton wystaje, on w ogóle się unosi w powietrzu. Taka przygoda. Teraz jeszcze jest widoczny na 100 km, że niby przez czerwone spodnie. Nie chcę nic mówić, ale jak stanę na tle budynku, to czerwone spodnie się, kurde, zamieniają w ścianę. Tyle w temacie bycia widocznym. Uuu, ile plecaków, zajebiście. O, czekajcie, bo zostawiłem. Co się stało z moją postacią? Czemu przestała biegać? Aha, bo ja wszystko wywaliłem. Ojoj. Coś stało. Nie mam pytań. Usunęło mi cały mój sprzęt zajebisty. Dobrze, niewiele miałem. Będę kowbojem. Jestem kowbojem. To nie są zombie, upośledzenie NPC. Powiem wam, że jakby ekipa, co robi Daisy, zrobiła AI do NPC, to pewnie by się jak zombie zachowywali.
Weź zagraj są coś z ciągłą akcją, przygodą i wieloma efektami, na przykład w Leech Doom Battle Mage. A to podobno słabe było. Nie usunęło ci nic, w tego po prostu nie widać. A, no to dobrze, że nie widzę. Wiecie, słyszałem jakiś krok, ale to może być wszystko. To mogę być nawet ja. Gówno, tu nie ma lutu w tym mieście. Na południu to były skarby. So, jak się nazywa afrykańska... Co się zrobiło? Czemu mi gra stanęła w miejscu? Co się stało? Ktoś wie? Jedziemy dalej tutaj. Już chciałem wyłączać komputer. Coś mi tu goni, słyszałem jakiegoś zombiego. Tam były te itemy, za drugim otwarciem było już je widać. Wracam się. Czy myślę, że będę mieć 1000 cudów? No raczej mało prawdopodobne. Ja widzów nie mam 1000. A skąd bym miał mieć 1000 cudów, powiedzcie mi. Gdzie ten worek zostawiłem? A w dupie to mam. Tam był tu śrubokręt w sumie z takich wartościowych rzeczy. Ebolek i lolek. Glicze dźwiękowe, najlepsze. Daisy, kurde, polecam. Nienaprawione od roku. Nie strzelaj, człowieku! Don't shoot! Gdzie on jest? Gdzie jest ten typ? Jest tam, patrzcie. A nie, to zombie. Myślę, że będzie mnie gonił? Tak, jakiś jeden zombie teraz będzie za mną biegał. Ale drasunia. Człowiek nawet nie wie, kto do niego strzela. Jak to zrobiłem, że mi tak płynnie chodzi? No on raz chodzi płynnie, a raz nie chodzi płynnie. Jak biegnę do miasta, to już nie będzie chodzić płynnie. Kurwa, jaki zawzięty, wiecie? Jakiś widz musi być, albo ktoś taki, wiecie? Komu by się chciało strzelać z pola? On jest tak daleko, że nawet nie widać mnie, wiecie? I napierdala z tak daleka, po co? Zresztą co ja pierdolę? Jakiś świr po prostu. Skąd on nam strzela? Może snajperę ma jakąś, co? Mówicie plecak, mówi zabij mnie. Żeby było lepiej, to dołożę do tego wszystkiego super stylowy, zielony ten. Zieloną kurtałkę.
Czy ja powinienem coś robić bardziej sensownego niż zbieranie kartofli? Chyba tak, co? Nie mam pomysłu. No co, broń tu znajdę, myślicie? Chyba nie. O, dobra, to jest lepsze. Co z tą grą jest nie tak? Wyrzuciłem go, czy go nie wiem, czy go mam na sobie, bo już sam nie wiem. Chyba ten snajper. Wyglądasz jak typowy dres. Wcale nie, bo mam kurtkę już cieplutką, jakby było zimno. Na zimne dni tylko ciepła kurtka pomoże ci. Ale ja mam po prostu rymy i pieśń z piosenki. Powinienem pisać teksty. Tekściarzem powinienem być. Biegająca tęcza. Teraz będzie ten Święto Niepodległości. Będziemy palić tęcze i różne takie rzeczy. To ja dlatego ubrałem się w tęczowy strój. Uuu, jak mnie boli po lewej stronie po wypiciu zupki, to na pewno ból lewej strony. Piano house. Tu by mogło coś być. To zazwyczaj w tym miejscu znajduje się. Patrzcie, gdzie widzieliście, gdzie ten ciuch wypadł na podłogę, nie piętro niżej. Nie mogę z tej gry, po prostu nie mogę. Chyba, że on się tam był jeszcze jeden taki. W co wątpię? Co to? Baton, kurde, do ogłuszania. Czemu w tej grze wszyscy chcą do mnie strzelać? Tego nie rozumiem. Ja se z motyką biegam. Something to drink, no to drink all. Zimowa kurtka, są pijany. Nie jestem pijany. Oj, są, widzę, że masz słabą głowę. Witam wszystkich. Macie jakiś stream z Polsat Boxing Night, żeby Adamka obejrzeć? Ja nie mam. Myślicie, że to jeden gram boczku, który spożyłem w zupce chińskiej? Może to był boczek ze zmodyfikowanej krowy genetycznie. Jaki zajebisty dres. Klucz. Niepotrzebna jakaś broń by mi się przydała. Piano house nie ma broni, no nie mogę. Biegniemy na stację policyjną. To ja nasza jedyna nadzieja. Inaczej koniec. Co wy tu piszecie? To boczek tej krowy. Boczek z wyjęzorkowanej krowy od żmija. Żmij by mnie zabił, gdyby się okazało, że jego miłość została przeze mnie zjedzona. Ile jest ludzi na serwie?
No jak ja wchodziłem, było 37-40 to. Pewnie tylu jest. Widzę, że ktoś tu jest u góry. Tu nikogo nie ma. Tu nikogo i nic nie ma, chciałem zauważyć. O, magazynek. Maska. Magazynek pusty oczywiście. Tak. I baseballowy, w dupę sobie go mogę wsadzić. Ale tu jest sprzętu. Patrzę się na dachu, bo ostatnio kabaczek leżał. Kolejny kij baseballowy. Jeps. No to co, na lotnisko dymamy na śmierć. Sushi, bo zastanawiam się nad kupnem Daisy. Ty już trochę masz przegrane w tą grę, więc jakie jest twoje zdanie odnośnie, czy opłaca się kupić? Nie opłaca się kupić, powtarzam, nie opłaca się kupić Daisy. Nie kupujcie. Armę 3 sobie kupcie. Macie kurde Breaking Pointa tam, to też jest taki epocha. Kupcie sobie Armę 2, tam macie Daisy Origins, kurde, samochody, budowanie baz, wszystko. Tylko tego Daisy nie kupujcie, bo to jest beznadziejne, ten standalone. Naprawdę. No kurwa. Hey man, I'm friendly, please don't kill me. Please, please don't kill me. Hey man, please. I will do anything. Kurwa i mnie zabił. No co za gracze RPG. Myślałem, że mnie wykorzysta. Nie, żartuję. Myślałem, że będzie spoko gość i mnie zostawi. To był chyba nawet ten, co do mnie strzelał, wiecie? To był chyba ten, co do mnie, ale mało zabawny koleś. Już myślałem, że wykręci jakąś akcję RPG, ale no niestety. Chyba się nawet odzywać nie umiał. Włącz helkę. O, masakra. No nic, no. Tak właśnie wygląda Daisy.